spodziewamy, że w Twoim sercu, Maryjo, szukam schronienia. To się często do niepokalanego serca Matki śpiewa. Jaskinia jest pewną jamą w skale, wyobrażamy sobie, prawda? Skałę, w której jest wnęka. I taką samą jaskinię ukryć. Ja mówiłem troszeczkę o tym wczoraj na apelu w 15, do tego leciutko nawiązuję. I dla mnie to są motywy, które się bardzo jednoznacznie z Matką Bożą kojarzą, bo wiecie, że jej serce, serce Maryi było nietknięte przez demona. Nie miała do niego, demon nie miał dostępu do jej serca, bo nietknięte. Jedyny człowiek, który urodził się niepokalany, bo oczywiście Syna Bożego, ale mówimy tylko o ludziach. Więc serce Matki możesz sobie nie poradzić w życiu. Że to nie jest tak, że Kościół ci mówi, że Matka Boża to jest taki, wiecie, byt przygodny, że możesz mieć z nią relację, możesz się na niej opierać, a możesz nie, prawda? Bo Kościół ci proponuje, jest Maryja, możesz z niej skorzystać, możesz z niej nie skorzystać. To jest nieprawda. To nie jest tak, że nie ma różnicy. Bo myślę sobie, i mówię to bardzo świadomie, że bez Maryi sobie nie poradzisz. Jeśli nie będziesz jej przywoływał, to być może nie będziesz miał sił, żeby iść do Jezusa. Może tak być. I ciekawy jest też ten motyw. Ale tak naprawdę, takim doświadczeniu bardzo realnym, czy to nie są jakieś fantastyczne historie? Kwestia tego, czy ty rozpoznasz swój plan w Jezusie, czy ty odnajdziesz. Dzisiaj są prymicje, więc pozwólcie, że na koniec też zwrócę się na tę stronę powołania. Bez kobiety, że nie założysz rodziny, prawda? Nie stworzysz, nie wejdziesz w małżeństwo, nie poznasz tego, co jest tak piękne. I rzeczywiście, jak rozmawiam z moimi braćmi, jak sam szedłem do zakonu, to była jedna z rzeczywistości najtrudniejszych dla mnie. Ta świadomość, że będę w pewnym sensie samotny, a nawet nie w pewnym sensie, ale w rzeczywistości będę samotny, jeśli chodzi o relacje. Że ten lęk jest usuwany przez Chrystusa, że Bóg nie zgodzi się, aby człowiek, który jest przez Niego powołany do kapłaństwa czy do zakonu, nie mówię tylko o mężczyznach, nie zgodzi się, żebyś był, nie wiem, złamany, żebyś był niepełny poprzez ten brak drugiej osoby, poprzez brak tej oblubieńczej miłości, w sensie fizycznym, jeśli chodzi o drugą osobę. Nie zgodzi się na to. Nie będziesz złamany, jeśli wybierzesz Chrystusa. Nie będziesz niepełny. Bóg nie... Gdzie jest mowa, taką brzmi: nie bójcie się żyć dla miłości. Dla tej miłości warto żyć. I ja to w sposób szczególny odnoszę do powołania kapłańskiego zakonnego. Naprawdę, nie bójcie się oddać Bogu całego swojego życia. Zobaczycie, że nie będziecie mieli z tego życia. Bóg nie pozwoli, żebyście byli wypracowani. Tak samo życie zakonne. Tego odwagi, bracia i siostry, młodzi, Bóg was wzywa i woła was do wspaniałej drogi do życia, które jest piękne, które nie jest życiem upaleczonym. Teraz na koniec chcę się modlić nad wami, wzywać Ducha Świętego, aby przyszedł, tak jak mówi Ezechiel, z czterech wiatrów, w tej prostwie o kościach w Dolinie, aby przyszedł Duch Święty z czterech wiatrów i pobił na tych pobitych, pobił na tych ludzi, którzy wylał się na tych ludzi, którzy są zmęczeni, którzy są może przestraszeni, którzy boją się pójść za Jezusem. Ja się przez wiele lat zmagałem, nie chciałem odpowiedzieć tego powołania, wybierałem to. Przyjmują z nami jako pielgrzymi duchowi. Bądź z nimi na każdy dzień i wypraszaj potrzebne łaski. Ciebie prosimy. Ukraina i cały świat potrzebuje spokoju. Módlmy się za przyczyną Matki Bożej, Królowej Pokoju. O pokój na nasz... Signora, e possano trovare presso te ascolto ed essere esaudite. Ciebie prosimy. Thank you.
Jasiu. To nie rozpoznanie Jezusa, myślę, że się tutaj